Halo, halo. Cześć. Pokażę ci teraz jak nagrać live na telefonie na Facebooku, ponieważ okazuje się, że rozmawiałam z kilkoma osobami i one nie wiedzą jak ten live nagrywać. Często osoba boi się, że jak skorzysta z tej opcji transmisja na żywo, którą ci zaraz na telefonie pokażę, to że ten live od razu się odpala. No i yy, Sama zresztą to przeżyłam, jak się przygotowałam, mówię dobra, robię live'a, no i tam jest taka opcja transmisja na żywo i myślałam, że jak to kliknę, to już od razu się zacznie ta transmisja na żywo i już byłam taka mega, serce mi było, ja mówię jej no klikam. A to się okazało, że jak się to kliknie, to dopiero się odpala taki jakby pokój reżyserski, gdzie dopiero tam się różne ustawienia robi, wszystko się ustawia i dopiero wtedy, jak już człowiek jest gotowy, bo widzisz się wtedy w kamerze i jak jesteś osobą już gotową, osobą do tego, żeby rozpocząć live, to dopiero wtedy musisz jeszcze raz kliknąć, jakby rozpocznij i dopiero się zaczyna. Także wiele osób tego nie wie, dlatego pomyślałam, że po prostu nagram ci teraz ekran yy, po prostu telefonu i pokażę ci, jak jak to się robi? Też pokażę Ci, jak się to robi z komputera. Także zaczynamy. Dodatkowo w tym kursie, który dla Ciebie mam, który nagrywam odnośnie jak robić te lajwy, mam dla Ciebie jeszcze taką informację, jak osoba nieśmiała, która właściwie nie wie jak te lajwy zacząć, jak je prowadzić, czy jej to będzie wychodzić, jak ona na tej kamerze wychodzi, jak to gadka jej wychodzi, jak taka osoba może zacząć takie lajwy bez narażenia się, narażenia się na krytykę innych, na, bez narażenia się. Na to, że inni widzą te live, y, bez narażania się, że inni cię właśnie skrytykują. I jak możesz najpierw w taki sposób nieinwazyjny wprowadzić siebie w ten świat live'ów, zrobić kilka takich live'ów, troszeczkę powiedzmy, ukrytych, można powiedzieć. Pokażę ci, w jaki sposób możesz to zrobić lub też jak możesz tylko z pewną grupą ludzi zrobić sobie takie live'y. Jak to możesz wykorzystać w, w takim kontekście ćwiczeniowym, właśnie? Jak się przełamać do tego, żeby te live'y zacząć robić, troszeczkę się najpierw to wprowadzić, zanim zaczniesz je tak normalnie robić na swoim profilu i no, wystawiać je już tak totalnie publicznie dla wszystkich? Także zapraszam Cię na to szkolenie już teraz, żeby właśnie dowiedzieć się tego wszystkiego.